Ta starość, chodzę jak kaleka, jak taki połamaniec. No to cóż, 50 prawie to już, już można się kaleczyć, już jak się chodzi, ale normalnie kości nie mogę wstać, słuchajcie. Lecimy na ona. Lecimy na ona. No skoro, dobra, tu już mi wyszły dwie, to niech zostanie ona na trzy. Znaczy na trzy gromadki, tak jak on, i lecimy. To już wezmę po dwie, ponieważ tak wyszły. Ok. Ona. Cóż ta ona, jedyneczka. Przy niej będziesz zwycięzcą, przy niej coś stworzysz, przy niej coś ogarniesz, przy niej, powiem tak, będzie długo się zastanawiała, bo jest osobą bardzo, bardzo rozsądną, niesamowicie mocną. Kiedy trzeba, jest troszkę szalona, ale powiem tak, będziesz zwycięzcą, tak bym powiedziała. Przy tej kobiecie pójdziesz do przodu, osiągniesz coś. Kobieta poza tym, tylko powiem tak, kobieta ma to do siebie, że jak coś powie, to tego się trzyma. I myślę, że bardzo ciężko zmienić jej zdanie, bo ma taki bardzo, bardzo taki ustawiony, bardzo przyziemny charakter. To jest taki, to jest taka stara, stara dusza na zasadzie, że jak coś powiem, tak, to jest taka stara szkoła, że ja tak powiem, ja tak czuję, ja tak odczuwam i ja zdanie nie zmienia, więc jeżeli obrazisz takowoż osóbkę, to ciężko ci będzie do niej wrócić, bo jej decyzyjność będzie bardzo, bardzo powolna. I będzie, to jest taka podpowiedź, tak? Czeka cię miłość i szczęście i radość przy niej, ale jak ją zranisz, to będzie bardzo długa droga powrotna, być może nawet nie będzie, bo to jest decyzyjność i będzie bardzo ślimaczna, czyli chodzi o to, że wszystkie za i przeciw, najdrobniejsze rozłoży, jak to się mówi, życie na czynniki pierwsze, ciebie na czynniki pierwsze i sobie tak na szali postawi, czy warto z tobą być, czy nie warto, więc... I jeżeli będziesz w porządku, będziesz okazywał uczucie, ma być to ona i tylko ona, no to przyniesie ci kobietka szczęście niesamowicie mocno. Będzie twoją bratnią duszą, będzie cię kochać, będzie osobą odpowiedzialną, ale jak naciśniesz jej na odcisk, to po prostu nie wiem, czy będzie potrafiła to wybaczyć. O tak to widzę, moi drodzy. Ona, gromadka numer dwa. Ona. No tak, wybierasz tą drugą, jesteś dla niej gotowy na wszystko, tak bym powiedziała, mamy dwójeczkę kielichów, świeża miłość, mamy kapłankę, czyli kochanka, tak, idziesz do kochanki, tak, wybierasz, jest to dla ciebie, po prostu możesz na mnie, pewnie zwalisz, drogi panie, zwalisz na mnie, że ja tak powiedziałam i ja ci tutaj utwierdziłam, ale tak idziesz, jest to dwójka, mówi o kochankę, że kochaj, że pan idzie do pani, do równolewnego, do nowego związku. Ta pani jest dla niego najważniejsza, dla niej jest gotowy zrobić wszystko. Dla niej będzie tym cesarzem, tym najwspanialszym, najlepszym będzie uzurpatorem. No i tu jest miłość, tak? Też jest to miłość, jest to świeże uczucie, ale tak idziesz za kochanką. Idziesz, odchodzisz, tutaj nie ma... tu jest decyzyjność, to tak jakby, że... chociaż dwie ostatnie karty mogą mówić o tym, że odwrotnie, że kochasz kogoś innego, a jesteś z kimś innym, tak? Bo jest też odpowiedzialność, cesarz jest odpowiedzialny jednocześnie, odpowiedzialny za tą dziesiątkę monet, czyli za stabilność w domu, w tym, co się dzieje, więc no tutaj jest na dwoje babka wróżyła, ale bardziej bym powiedziała, że miłość do kochanki, obowiązek dla żony, tak? Chociaż wydaje mi się, że tutaj, droga dwójko, idziesz za ciosem. Idziesz za ciosem, bo chcesz stworzyć coś nowego, nową rodzinę opartą na nowych podwalinach. A czy słuszne, to nie wiem. Trójeczka. Koniec zubożenia. Zakończenie walki. I diabeł. Powiem tak, kobieta niszcząca, kobieta, diabeł, szatan, można z nią wygrać, a i tak po prostu jest jak zaraza, wraca.
wraca. Uciekać od takiej osóbki, bo tak, nie dość, że ciągłe zubożenie, ciągłe finansowanie lub pożyczanie lub branie odpowiedzialności za to wszystko, walka słowna i kobieta diabeł, no kobieta z uzależnieniami, kobieta mająca jakieś uzależnienia wewnętrzne, czy to są wewnętrzne fobie, czy, ale kobieta, no nie, kobieta do seksu idealna, po prostu otwarta na życie niesamowicie mocno, ale do życia się pani nie nadaje. Także tak to widzę, moi panowie, w tej trójeczce. Ona. Tak to widzę w tej ona. No i dobrze, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Kończymy. Biorę się za papierocha i wgrywam wam to wszystko. Dobranoc, buziaki. Hej, pa.